Tommy, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca to, jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Ta, rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Pogadamy jutro, okej? Dobra. Hej. Suń się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent urodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie, to jest... Jest co? Super, ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie. Oh, ha, ha, ha. Skąd wzięłaś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, chciałbyś. Daj mi tatę do telefonu. Wujku Tommy, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Halo? O co chodzi? Tato? Tatusiu? Jesteś tu? Mają związek z przetaczającą się przez kraj pandemią. Gdzie jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władze... Już mamy wyciek gazu. Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... Co to było? O Boże! Tato! Tato! Co się dzieje? To jego telefon. Osiem nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś, do cholery? Odedzwoń. Zaraz będę. Sara, nic ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego. Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd. Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? To Cooperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Jezu. Jimmy! Tato! Skarbie, chodź tu, chodź tu. Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób! Idź, idź! Za
zabiłeś go. Sara? Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Tak. Tommy, chodź. Chodź. Okay. Ty się spodziewał. Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera. Cały jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy stąd. Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowała. Czy możemy już jechać? Zaraz idzie pod żytem, czy coś. Powiedz mi, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Wysiadły komórki. Radio. Po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do hrabstwa Travis. Musimy stąd spadać. Pojedź 71. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę. Tommy! Przecież mamy miejsce. Nie zatrzymuj się, Tommy. Czekajcie! Wiem, co mi na zaufanie. Ktoś inny się zatrzyma. Mogliśmy pomóc. Wszyscy wpadli na ten sam cholerny pomysł. Tommy! Ja pierdolę! Co to kurwa było? Widziałeś? Tak, widziałem. Boże, skręć tutaj! Nie. Ruszcie się, ludzie! Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, staram się. O nie! Nie możemy się tu zatrzymać. Nie przejadę przez nich do chuja! Szybko, wycofaj! Są też za nami! Tam! Trzymajcie się! Jedź! Uważaj! A tu wśród? Hej! Biegnij!
Ludzie się palą. Nie patrz, Sara. Dobrze. Dlaczego oni to robią? Patrz na myśli. Wszystko będzie dobrze. Obiecuję. Czekajcie, ich jest za dużo! Tędy! Alejko! Szybko! Nie żyje! Zaraz będziemy na miejscu. Cholera! Samolot! Nie zatrzymujcie się! Szukajcie wyjścia! Dalej! Joel! Ruchy! Dotrzyjcie do autostrady! Idź, ty masz Sarę! Ja im ucieknę! Kotami! Spotkamy się tam! Szybko! Jeszcze kawałeczek. Doganiają nas. Tato? Już dobrze, kochanie, jest spokojnie. Hej! Potrzebujemy Stać! Pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z Wojtkiem? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... Nie! Proszę, nie. O nie! Sara? Przestań rączki, Skarbie. Wiem, kochanie, wiem. O Boże! Posłuchaj, wiem, że boli, Skarbie. Nic nie będzie, nie zasypię, czekaj. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, Maleńka, proszę. Wiem, Skarbie, wiem. Sara? Kochanie. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Proszę. Proszę. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Gdy znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w świetlniki.